Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Zaczarowany kufer. Promienie słońca przebijają się przez gałęzie, rozświetlają każdy kawałek lasu. Miś Brązuś natknął się na coś zupełnie niezwykłego. To jest stary, drewniany kufer, ukryty pod gęstymi gałęziami starego dębu. Miś Brązuś podszedł bliżej i otworzył kufer. W środku znajdował się starodawny klucz oraz mała, złocona karteczka z napisem „Zaczarowany kufer”. Co to mogło być? Zawiesił klucz na swojej szyi i postanowił odkryć, co kryje się w tym tajemniczym kufrze. Kiedy Brązuś zobaczył, że jest zupełnie pusty, jednak dał swoją łapkę do środka. Nagle zaczął odczuwać dziwne wibracje. Kufer zaczął świecić się delikatnym blaskiem, a z jego wnętrza zaczęły wyłaniać się dźwięki bajecznej muzyki. Kufer zaprosił go do wspaniałej podróży przez zaczarowaną krainę. Nagle wydobył się promień. Promień świecącego światła. Był jak złocisty, baśniowy pyłek. Kufer zaczął tańczyć wokół misia, unosząc się w powietrzu. Wraz z każdym pulsowaniem światła, wokół misia Brązusia zaczęły pojawiać się przemieniające obrazy. Na pierwszym obrazie zobaczył olbrzymie góry, których szczyty dotykały samego nieba, a na ich stokach kwitły kolorowe kwiaty. Drugi obraz przedstawiał plażę. Gdy kufer zawirował wokół niego, znalazł się na plaży, otoczonej kryształowym błękitem oceanu. Tam delfiny tańczyły w harmonii z falami, a nad nimi unosiły się chmurki w kształcie bałwanka. Następny obraz pokazywał las. Zaczarowany kufer zaprosił misia Brązusia do lasu, gdzie drzewa szeptały mu swoje sekrety, a motyle malowały w powietrzu tęczowe obrazy. Miś Brązuś znalazł się w lesie, gdzie drzewa przywitały go swoimi ramionami. Liście szeptały mu ciche historie o dawnych czasach, gdy baśniowe stworzenia tańczyły nocą pod blaskiem księżyca. Każdy krok wydawał się niezwykły. Stare drzewa opowiadały misiowi Brązusiowi swoje najgłębsze sekrety, szepcząc do niego o zaczarowanych opowieściach i o legendach. Gałęzie układały się w piękne wzory, tworząc dach nad głową misia, który czuł się jak w najpiękniejszej sali balowej. Każdy ruch był jak kropla cudownej przygody, która otwierała drzwi do nieskończonych możliwości. Zaczarowany kufer zawirował, zmieniając swój obraz i znalazł się w zupełnie nowym miejscu, w krainie lodu i śniegu, gdzie białe niedźwiedzie tańczyły wokół kryształowych iglo, a zimowe światło migotało niczym morskie latarnie. To było jak wejście do krainy lodu i śniegu, gdzie wszystko lśniło. Niedźwiedzie wydawały radosne dźwięki, jakby grały wesołą melodię na bębnach z lodu. Misiowi Brązusiowi robiło się ciepło na sercu, patrząc na to widowisko. Wokół iglo kwitły niezwykłe kwiaty lodowe, które wyglądały, jakby zostały stworzone przez samego baśniowego ogrodnika. Ich delikatne płatki rozkwitały w różnych odcieniach niebieskiego i błękitu. Ale to nie wszystko. Zimowe światło migotało, oświetlając krainę lodu w nocy. Światła zmieniały się w tęczowe kolory, malując niebo nad głowami misia Brązusia i niedźwiedzi w niezwykłe wzory. Były to świetliste bańki mydlanej przyrody, które tańczyły w rytm zimowego wiatru. Miś Brązuś czuł się jak w królestwie baśni, gdzie każdy krok odkrywał nową tajemnicę, a każdy oddech napełniał go radością i zachwytem.
Ta kraina lodu i śniegu była miejscem, gdzie każde marzenie stawało się rzeczywistością. Zaczarowany kufer wciąż zaskakiwał. Przywołał misia Brązusia na polanę pełną kwiatów o zapachu marzeń, gdzie ptaki śpiewały melodyjne pieśni o przyjaźni. Następnie popłynął z nim w świat podwodny, gdzie koralowce świeciły w promieniach słońca, a ryby malowały wodne obrazy tęczy. Woda była przejrzysta jak kryształ, a promienie słońca przebijały się przez nią. Najpierw zobaczył koralowce, które świeciły w promieniach. Ich barwy były tak intensywne, że wydawało się, że sama natura stworzyła je z najcenniejszych klejnotów. Koralowce tańczyły w rytm fal, ukazując całą paletę barw. Ryby o błękitnych płetwach pływały wokół misia, jak taneczne partnerki na balu. Ich ruchy były lekkie jak piórko, a oczy błyszczały jak gwiazdki. Niektóre ryby malowały wodne obrazy tęczy, zostawiając ze sobą ścieżkę barwnych wzorów. W miarę jak miś i kufer pływali dalej, odkrywali coraz to nowe cuda podwodnego świata. Przeszli obok ogromnych raf koralowych, na których siedziały morskie stworzenia w najbardziej fantazyjnych kolorach. Meduzy tańczyły w rytm fal, a ośmiornice wyplatały niesamowite wzory w piasku morskim. Dla misia Brązusia każdy krok w tym podwodnym świecie był jak podróż do krainy marzeń. To dzięki zaczarowanemu kufrowi mógł odkrywać te niezwykłe cuda i zachwycać się nimi. Zaczarowany kufer postanowił sobie troszkę zażartować z misia. Zamiast pokazywać mu kolejne obrazy i pejzaże, zaczął wyrzucać kolorowe konfetti. Miś Brązuś był najpierw troszkę zaskoczony, ale już po chwili zaczął się śmiać, gdy zobaczył, jak całe jego futro pokrywa się różnokolorowymi kawałkami papieru. Zaczarowany kufer zaczął się śmiać z całej tej sytuacji. Miś Brązuś zebrał garść konfetti i zaczął wrzucać je w kierunku zaczarowanego kufra, tworząc widowisko jak na największym karnawale. Kufer zaczął podrzucać do góry całe konfetti. Zaczęli leżeć na trawie, rzucając się kawałkami konfetti i śmiejąc się w najlepsze. Nawet takie małe żarty mogą przynieść bardzo wielką radość i mnóstwo śmiechu. Kolejny obraz przedstawiał labirynt. Miś Brązuś znalazł się na skraju ogromnego labiryntu, pełnego zagadek i łamigłówek. Ale miś Brązuś nie był już przestraszony. Był gotowy na każdą przygodę. Razem z zaczarowanym kufrem ruszyli w głąb labiryntu, mijając zakręty, korytarze i tajemne przejścia. Miś Brązuś znalazł się w labiryncie, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie widział. Ściany tego labiryntu były zrobione z błyszczących kamieni, a sufit ozdobiony był gwiazdami, które świeciły jasno. W głębi labiryntu słychać było szemranie i szepty, które dodawały atmosferze tajemniczości. W miarę jak miś Brązuś i zaczarowany kufer zbliżali się do środka labiryntu, zaczęły pojawiać się pierwsze zagadki. Na ścianach wyryte były pytania, na które trzeba było znaleźć odpowiedź, aby przejść dalej. Miś Brązuś pomimo strachu odważnie próbował rozwiązywać zagadki i nie poddawał się. Gdy poprawnie odpowiadał, droga otwierała się, a labirynt wydawał się być bardziej przyjazny. Wspólnie z kuferkiem walczyli z każdą zagadką, przezwyciężając przeszkody i trzymając się razem w trudnych chwilach. Dzięki swojej odwadze i sprytowi przemierzyli labirynt, wciąż idąc dalej. Podążając za dźwiękiem tajemniczych szeptów,
Napotkali także fantastyczne stworzenia, które pomagały w rozwiązywaniu trudnych zagadek. I docierali do zakątków, które wydawały się być nieosiągalne. Wreszcie, po wielu trudach i zwycięstwach, dotarli do końca labiryntu. Znajdowali się teraz na szczycie wzgórza, skąd otwierał się przepiękny widok na cały las. W sercu misia tętniła radość i duma z pokonania trudności, a w oczach migotały iskierki przygody i pomysły na kolejne przygody. W końcu, kiedy noc zaczęła padać na krainę, zaczarowany kufer zabrał misia z powrotem do jego domku w lesie. Promienie księżyca już otuliły ich ciepłym blaskiem, a kufer rozpłynął się w powietrzu, zostawiając w sercu misia Brązusia wspomnienie niesamowitej podróży. Miś Brązuś przekonał się, że nawet najmniejsza łapka może odkryć największe cuda, jeśli tylko ma odwagę, aby ruszyć w nieznane. I choć zaczarowany kufer nagle zniknął, to pozostawił po sobie ślad tej niezwykłej podróży. Bo wszystko jest możliwe. Jeśli Ci się spodobało, zostaw proszę kciuka w górze i do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.